W dzisiejszym filmie zaskoczymy Was, ponieważ zrobimy mega wielki, gigantyczny unboxing, na który złoży się nie jeden, nie dwa i nawet nie trzy, a cztery wielkie paczki. I nie wiem, czy ktoś robił większy unboxing książkowy. Trochę nas to przeraża, ale jeżeli jesteście ciekawi, co w tych pudłach się kryje i skąd w ogóle pomysł na to, oglądajcie. Kilo książek. Cztery wielkie 25-kilogramowe kartony pełne używanych książek. Skąd w ogóle pomysł i kto był taki głupi i na niego wpadł? Ty byłeś taki głupi. I ja powiem tak, to było tak. Czytasz sobie, wszedł na Allegro, przeglądał. O! Książki na wagę! Bierę. Całe 100 kilo. No to wziął. No i oto one. Aleś tutaj... Nie, po prostu wyświetliła mi się reklama. Nie wiedzieć, czemu ktoś uznał za stosowne, żeby biednemu czytaczowi wyświetliła się reklama. Kup sobie 25 kilo książek na wagę. Używanych, z antykwariatu, przebrane, piękne, czyste, do czytania. Zobaczymy, co tu będzie. No, ma nie być podręczników, ma nie być encyklopedii, ma nie być... Książek naukowych. Tak, więc ma być samo czytanie w dobrym lub bardzo dobrym stanie, czyste książki. Oby. Także no, nie mogłem się powstrzymać, kupiłem 100 kilo. Bo no, kto widział kiedykolwiek 100-kilogramowy unboxing książek? Ja nie. Ja też nie. Jesteśmy po pierwsi. Ha! Nie, ale słuchajcie. Nie mamy wielkich oczekiwań co do tych książek. Mamy 31 lat i spodziewamy się, że większość tytułów, które tutaj znajdziemy, będą starsze od nas. Tak, ja obstawiam, że z 10% tych książek może być wydana po 2000 roku, a reszta przed. Tak właśnie myślę. Ja uważam, że jesteś optymistką, bo ja stawiam, że nie więcej niż 5%. Ale to wszystko sprawdzimy na koniec i damy do tego filmu. Tak, może się znajdą jakieś białe kruki. A jak wy obstawiacie, też obstawiacie. Też jestem ciekawa, jak myślicie. Może się znajdą jakieś białe kruki, kupimy sobie dom, samochód, jacht. Albo przynajmniej pójdziemy na kepsa. No może, no nigdy nie wiadomo, co tam się kryje w tych parę. Dobra, koniec biadolenia, mamy paczki do otwierania, więc zaczynamy. Dobra, czyń honory, otwierasz paczkę numer 1. Wydaje mi się, że to będzie taka paczka, która gdzieś nam wskaże drogę w tym wszystkim. A, wiemy, że mamy krzywo. Mhm. Czekaj, brunatne. Tak. Mamy krzywo, ale... Dobra, to musimy ją... Czekaj. Czytasz spód. Dobra. No i to. Nie, źle. To jest spód. A może nie? No nie, dobra. No słuchajcie, nie będziemy tak się tutaj biadolić. No, pierwsze wrażenia są takie, jak się spodziewaliśmy. No, zaczynaj. Choroba, dziecko i ty. No. Wacław Gąsiorowski, Szpole, Żerowie, Gwardii. A to tak nie wiem przeczytać. Bracia Dalciska? Co? Nie umiem przeczytać. Maria Nurowska, Panny i Wdowy, Poker. Ryszard Pietrzak, Bełżycko-Fujaza? El jak Lucy, sprawia jak M jak Miłość, Lampa błyskowa w fotografii amatorskiej. O, to coś dla ciebie. Tak. Leśne morze, Igor Neverly. Świat nieprzedstawiony. Kurczę. Urząd, Tadeusz Breza. Sercem Polskę wybrali. Janusz Meissner, jak dziś pamiętam. Proszę, dania rybne. A to miały być kulinarne? No nikt nie pisał, że nie będzie kulinarnych, ale... Nie, dobrze, wszystko nie jest kulinarne, nie? Tajfun z południowschodu. Kwiat dalekiej północy. Oj, pani. Adam Bajcar, Kalifornia, Los Angeles. Prozaicy dwudziestolecia. 25 zł. O, ale to może być ciekawe. Henryk Sienkiewicz, baśnie i legendy. Słuchajcie, ja tutaj zaraz będę miał coś mega ciekawego. Mówisz? Tak, to znaczy tutaj jest dziedzictwo Belton. A tutaj z boczuszki coś dla was. Cesarzowa nierządnica. Patrzcie, no tutaj, kurczę, jakież tutaj się rzeczy na tej okładce dzieją. Chowamy, bo YouTube nam zaraz zrobi blokadę. Marcin Bukowski, Arsenał Wrocławski. Mhm. No dawaj. Nie umiem przeczytać, taka czcionka jest. Dołęga Mostowicz, Ostatnia Brygada, Czeki bez pokrycia. To taka brzydka grafika, zobacz. A jeszcze coś tam masz.
Tak, o tym jest Kiedyś Dziady, część trzecia. O! No to coś, co ja lubię, dziady. Część trzecia to jest moja ulubiona część dziadów. I to no, mówię całkiem serio. Dobrze, John i Sarah, księstwo Mel... Tak. Zofia Naukowska, Granica. O, czyli też coś, co znamy. Tak. George Bidwell, Bunt Długich Spódnic. Proszę Państwa, Bunt Długich Stefan Spódnic. Stefan Żeromski, Przedwiośnie. McLean, Złote Wrota. Tak. Zaraz mam. Chłopcy z Morskiej Szkoły, Andrzej Perepeczko. O, czekajcie. Patrz, to z tych Perepeczków, nie? Patrzcie, Szwoleżerowie Gwardii, druga wersja tej samej książki. O, i już powtórka! Już powtórka! Twarda i ten, Mały Słownik Historii Polski. Historii. No. No, no, a Mały Słownik, no miało nie być naukowych. Zobacz, oszukali nas, nowa baśń. No to wiadomo, że oni nie są w stanie wszystkiego przebrać, a to nie wiem, bo to pewnie była jakaś obwoluta. Gdański tekst. Chyba o Gdańsku książeczka, nie mam pojęcia. Naukowska, medaliony, ale tutaj jest, słuchajcie, hit. Medaliony są? Ludzie bezdomni. Ludzie bezdomni. Taka obgryziona okładka. To jest stan dobry, łamany na bardzo dobry. No. Włoskie potrawy na polskim stole. Anna Czerni. W co wierzę i jak żyć? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Pozwólcie nam krzyczeć Stanisława Pleszarowa-Muskat. A tutaj ktoś zdrapał cenę, nie wiem w jakim celu. Bogusław Kaczyński, Dzikie Orchidee. Wiecie co, ja cofam to co mówiłem, to nie będzie 5% powyżej 2000 roku. Nie. Jackie Collins, Mężowie z Hollywood. Jackie Collins to... Kojarzę też na to nie jest romans? Nie mam pojęcia. Karol Bruckner, Złoty Faraon. Nie ma też obwoluty, chyba to wtedy nie było obwolut. Śmierć w Tokio. Książę Srebrny, Aleksy Tołstoj. O, patrzcie. Tutaj się trafił. O, doktor Norden, Miłość Wszystko Wybacza. Czyli z tych, to chyba musiał być w gazetkach, nie? Zobacz, tak. O, i to obstawiłbym, że to jest, kurczę, po roku 2000 wydanie jakieś. 2011. To 11? Jest, proszę ja was, nowość. Nowość. Hymn Życia i Miłości, Joanna Rawik. Andrzej Struk, W Nie na Dybach Byczo Jest i inne utwory. Alfons Filler, Zapasem Broń. Ale zobacz, jaka fantazja z tytułami. Nie? Burza Lodowa. Szczerze, to mi bardzo przypomina trochę te tytuły w Harrym Potterze. Oni też takie fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć na przykład. Takie strasznie rozbudowane. No. Wojciech Żukrowski, Zapach Psiej Sierści. Wielki Mały Ludek, 2004 rok. Co ja tu mam? Kazimierz Korkozowicz. Przy ubice i kaptury. Średniowieczna jakaś powieść? Kocham te tytuły, powiem wam. Kyrie Holt, Zabójstwo. Aleksander Dima, Karol Szalony. Ten Dima od tych Dima, o, z tego. To jest intrygująca okładka. Prawda i Piękno. A nie wiem odczytać, bo to chyba jakieś indyjskie jest. O. Odwieczna kultura Indii, bla bla. No. Kuśnierewicz, Trzecie Królestwo. Śmierć Horna, Państwowy Instytut... Aha, dobra. Christoph Heyn. Patrzcie, tu jest Dickens, jakieś zebrane, pierwsza i druga Dickensa, jakieś teksty zebrane. Kraszewski, Zygmuntowskie Czasy. Teraz będziesz zaskoczona, czekolada. Czekolada! A ja chciałam to kupić i czytać. Uwielbiasz ten film. Tak, uwielbiam film i chciałam przeczytać i chyba niedawno jakieś wznowienie było czekolady, ale 99. O nie. No ale mimo wszystko, kurczę, ale jest coś, co chciałeś. A jest, po co odłożę to na bok. No. Obcy Przyjaciel. A czekaj, a to nie ma. Utwory Ostatnie Iwaszkiewicza. Kraszewski, Serce i Ręka. Powieść prawie historyczna. Słuchajcie, tutaj kotły beethovenowskie. Kurczę, mieli fantazję z tytułami, a nie to co teraz. Kurwa, kiedyś to było, kurwa, teraz to nie ma. Zenon Kosidowski, Rumaki Lizypa. Kazimierz Tetmajer, Na skalnym podchalu. A to ten przerwa Tetmajer, czy to inny Tetmajer? A tu jest Tolstoj, Piotr I. O. Ojciec, Wspomnienia córki generała Stefana Grota Roweckiego i tutaj Małżeństwo niedoskonałe, a to nie o nas. Małżeństwo niedoskonałe, nas się to nie tyczy. Ale to jest horror. Patrz. Guy no. and Smith, Kleszcze Śmierci. Zobacz. Kleszcze Śmierci. Ojejku, czekaj, wkładkę co pokażę. Kleszcze Śmierci. Nie, no to proszę mi to na boczek. To są, na boczek. Próba Sensu, czyli notatnik leniwego kinomana. Kocham.
Tutaj mamy Francis Clifford. A Francis Clifford też mi coś kojarzy. Nie znam. Żegnaj Grosvenor Square. Tak, nie tak. Jeszcze ta czcionka. Smak ryzyka, James Jones. James Jones. Kurczę, jeszcze te czcionki. I ty bądź artystą, jak posiąść sztukę życia. Sprawdź, czy masz wyobraźnię. Dekalog recept, jak być literatem, melomanem, malarzem, fotografem i kucharzem? Znowu kucharz. W kręgu enigmy. W kręgu anime, tak. Lęki króla Salomona. Emily Ajar, Ajar, Romain Gary. Wyrąbany chodnik. Wyrąbany. I a to też jakiś ręka ojca. Czy coś? Wydawnictwo Śląsk, nie mam. A tutaj uwaga. Pojęcia. Epchiam Kishon. W tył zwrot pani lot. I tutaj pan z nogami. Dobre. Chyba musimy potem zrobić przegląd najlepszych okładek. I ostatnia z tego kartonu, drabina Jakubowa. Ten karton jest pusty, więc odkładamy, bierzemy się za następny. W pierwszym kartonie naliczyliśmy 80 książek. A teraz zobaczymy, co się kryje w drugim. Czyli 80 książek razy 4. No, troszeczkę by wyszło więcej niż zakładaliśmy, bo zakładaliśmy, że będzie to około 350 książek. To nie, 80 razy 4 to jest 320, czyli troszeczkę mniej, przepraszam. To była matematyka. Tak. Lecimy, zobaczmy, co się kryje w kartonie numer 2. Gasworthy, saga rodu Forsythów. Forsythów, o! Forsythów i to są... To są chyba trzy tomy, tak? Nowoczesna komedia, nie. Nowoczesna komedia i nowoczesna komedia. Zaraz, to samo? A nie, tą pierwszy, drugi. A to jest na razie drugi, tą Forsythów. Tatiana Suchotina Tołstoj, wspomnieniach. Drzewo Białej Morwy. Tutaj ciekawostka dla chyba fanów PRL-u. Kariera Nikodema Dyzmy. A nie wiedziałam, że to była książka. Ja też nie. Jan Dobraczyński, Doścignięty. O, Forsyth 1 i Forsyth 3, że się tu znalazło, więc wszystkie trzy części Forsythów są. Polecam wprost palców. Placówka. Wiedziałam, że zawsze czytasz. Ja też tak myślałam, jak tego zacząłem. A ja tak spojrzałem i wiesz, placówka rzecz jasna. Trzecia płeć. 500 zagadek olimpijskich, Eugeniusz Skrzypek. Ciekawe co to. Fellini. To by być ciekawe. Fellini i Hołd Pruski. No. Do portu przeznaczenia, Eugeniusz Andrzej Daszkowski. O, znowu tutaj, nowoczesna komedia, tom trzeci. A to i tutaj do mnie. Koniec rozdziału 3. Bo tutaj to były z tej serii. Dziwne. O, to jest coś dla mnie. Jak kochać i nie zabić. Andrzej Banach. Tak, to coś dla mnie, raczej nie dla ciebie. Dla mnie. Pożegnanie z Hawaną. Pożegnanie z Hawaną też mi się coś kojarzy. Ale już mi się normalnie ręce aż... Stanisław Czernik, ręka. Aż mi się już ręce zasuszyły. Jan Dobraczyński, jak drzewa stajgi. Na pięć są opowiadania. Ale ty szybko lecisz. Stanisław Dygat, na 5 minut przed zasięciem, w cieniu Brooklynu. Roman Bratny, radość na grobku. Kolejny hit. Hobo. Na koniec będziemy chyba musieli wybrać te najlepsze tytuły. Kradzież Mony Lizy. Leszek Baran, piłka jest dynamitem. Słuchaj, coś dla mamy. Jarmusz, kapusty. Teściowo, pozdrawiam. Helena Mniszkówna, kwiat magnolii. Cierniste róże. I tutaj mamy złoto, nie złoto. Twarz pokerzysty, Józef Hen. No. Ojejuś, przewodnik po Polsce. No. Miało być do czytania, no kurczę. Pangea, małe dramaty, Henryk Bardijewski. Facet z Beautiful, Peter Janis. Opowieści śląskie w ramach Szczęśliwej Siódemki. G.O. Baxter, pościg. To jakiś ten, western, zobacz. Western. Przyjaciel Wesołego Diabła. A tu kolejny western. Srebrny Kanion, Louis L'Amour, czy jakoś tak. Pierwsze kroki. Czekaj, bo tu jeszcze kolejny jakiś western. Stara kopalnia, Zane Grey. Stendhal, czerwone i czarne. Coś mi coś kojarzy, Zendel. Stendhal, tak, Lucian Leuwen też tego i Dickens, Stefan Majchrowski. Niebieskie zwierciadło, Zygmunt Kałużyński.
Bez kiedy wiedziała, to też tak brzmi trochę horrorem. Pani Walewska, coś też kojarzę Pani Walewska. Walewska. Znaczy kojarzę nie tylko z kremów, nie tylko z linii kosmetyków. A może. Jan Dobraczyński, a znak nie będzie mu dany. A nie ma tej okładki, nie wiadomo. Trzeba do środka zajrzeć. Czciciele szatana! Helena Mniszek, o tak pokażę. Czciciele szatana! O, tak. Ale robisz cenzurę. Opowieść pod psem, a nawet dwoma. Kotły beethovenowskie, znowu były już kotły beethovenowskie. O, Arthur Conan Doyle, tajemnica złotego Pinsness? To może coś dla mamy, bo to też jakiś kryminał, nie? Nie wiem. Conan Doyle, czy ja źle kojarzę? No to jest od Sherlocka Holmesa. Chińska papuga. No. Helena Mniszek, dużo mniszkowej to jest. Gehenna, czyli dzieje nieszczęśliwej miłości. O, czyli jakiś romans. Nie wiem, czy się odważa czytać, ale... Rozpad połowiczny. Walery Przyborowski, Szwedzi w Warszawie. Nasza Szwedów w Warszawie kojarzę. Tak, zobacz, tak. Jak mieli logo wtedy. Ja miałem nową wersję jako tam dzieciak. Pomnik. Tak, co tutaj mam? O, jest koncert muzyki Bacha. I... Neuhof, Król. Edwin Lanham, podwójna pułapka. Też jakiś podkryminałek. Harlekin się mi trafi. Nie, zastanawiam się, czy coś się trafi takiego. Jest. Pokaż Harlekin. Jak nakazuje honor. Sandra Brown. Patrzcie. Harlekin. Jeszcze wtedy kosztował, wiecie, ile? 51 tysięcy. Patrzcie, jak książki potaniały. Za tyle pięknych dni. Len Dayton, set w Meksyku. Gdzie jest droga Nawalne? Wspomnienia niebieskiego mundurka. Też coś mi się ten tytuł obił o uszy. Ja mi chyba nie. Dawno, dawno John temu. John Brain, czy Brainy. Wielka kariera. Królowa ryb. Jarosław Iwaszkiewicz, Czerwone tarcze. Wrzesień 1939. Arthur Clarke, Wyspa delfinów. Harlekin, romans historyczny. Hello, Sunset. Tajemnica portretu. Harlekin. Też. Też. A to chyba z tych nowszych. Maria Józefacka, Karkołomna gra. Drzwi na lewo, drzwi na prawo. Jack Curtis, Chwała. Koła na piasku. O, a tu jest coś nowszego, widzę. No. Nawet dwie. George Bidwell, Michał i Pat. I suvenir Therese Fowler. No, 39 zł. Człowiek w siłowiu. W ręku Boga. Trylogii. Ciąg dalszy. 2008. Ała! Dobra, ostatnie garstki. Tak. Bułat Okudżawa. Powieść nieszczęsny Avrosimov. Kurde, nie Avrosimov. Nie umiem przeczytać. Kabaret starszych panów Jeremi Przybora. O. No, też taka ciekawostka dla osób, które Wendy Lay. Urodzona gwiazda. Weszło mi słowo, które kojarzą czasy PRL-u. Zagłada i Pirat Królowej. Co ja tu mam? Kariera Karluka. Powieść po trosze satyryczna. O, to bardzo ciekawe. Troje polskie. I co to jeszcze jest? Nie umiem tego czytać. Feucht Wangach. Jak te jego... Leon Feucht Wangach. Jefte i jego córka. Trzeba takimi czcionkami pisać, czy tego się nie da odczytać nawet. 64 rok. O kurcze, to na tym starszy od moich rodziców. Karton numer 2 jest pusty, więc lecimy do kartonu numer 3. Podliczyliśmy karton numer 2 i wyszło nam... 84 książki. Czyli już w dwóch kartonach, za które zapłaciliśmy 50 zł niecałe, mamy razem 164 książki. Dawaj, karton numer 3. O, karton. Ciekawe jest, czy znajdzie się coś, co wywoła takie jakieś większe drżenie serca. Póki co najnowsza książka to 2011. Ja potem znalazłam 2008 z Amber Rose. Oj, ale tu coś widzę, już widzę, coś przebija się, coś nowego. Ja to porwę. O nie, no to było nie fajnie tak. No, miało być pięknie. Nieproszona miłość, romans historyczny. Tak, to jest rok 2006, mówiłem, że... Coś nowszego to jest, no ale ewidentnie tutaj... Leonard Matnia. Leonard, po prostu Leonard Matnia tytuł książki? Może. Klaudia też tutaj strasznie
zniszczona. Chłopi, jesień. Jakie ładne wydanie, zobaczcie. Ładne, takie ludowe. Stanisław Makowski, Balladyna Juliusza Słowackiego, czyli jakieś opracowanie Balladyny? Dobrze, dobrze rozumiem? Tutaj opracowanie trenów, poczekaj, treny Słowackiego i znowu treny Słowackiego, Boże, Słowackiego, Kochanowskiego. Dwie takie same książeczki. To tutaj tak. Wialu Kurek? Godzina X? Wialu Kurek? Wiesz co, ja nawet nie czytam już autorów. Tak? No to czemu mi każesz, no? Myślę, że mnie słuchasz czasami. I ty zostaniesz Indianinem, a to dla ciebie. Bryk trzy lilie? Czemu ja Indianinem? Co? Pani w ogniu. Tylko dla orłów. O, to jest coś dla mnie. Tylko dla orłów. O, to jest jakiś romans. Ten zły wódz. I George Bidwell po raz kolejny się tutaj pojawia. Rodzina Maków. Romans historyczny, cnota. Bolesław Prus, tom drugi emancypantek. Ojej, a czekaj. No to ty docieknij do czego... Czarodziej samotności. Co to mam dalej? Ja mam Ziemię tragiczną. 2 kwietnie. Oj. Kordian i Ham Leona Kruczkowskiego. Lekcje rozłąki. I znowu Kordian i Ham Leona... Czyli widzę, że tutaj, no ja rozumiem, że to było losowo, ale aż nazbyt przypadkiem takie same książki jedna na drugiej. I to nie chciało im się już szukać. Najmłodszy z braci. Pożyczone życie. Ale kurczę, strasznie zniszczone w tym są książki. Płomienny dom. Jest i pierwszy tom Emancypantek Prusa. Spotkanie w przestworzach, antologia młodych 79. Lama. Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. Ciekawe kto. Szept. Ale te garści tutaj. Bronie piskle. Delfy. Ostatecznej Grecji. Złota wanna, szejka i inne naft stories. Co to znaczy naft stories? Brzmi jakoś tak? Też mam tutaj chłopów. Mam chłopów, tą trzeci, który to jest tą trzeci, wiosnę. Ja miałam jesień. Czekaj, wiosnę. I tutaj mam chłopów, lato, tą czwarty. Też okay. Fajne takie ludowe. Masz. Jesień ci daje. No, takie fajne ludowe. I tutaj mam trzeci cios samurajów. Akurat dobrze się składa samurajów. Właśnie zaraz będziemy grali w Ghost of Tsushima, więc... Jerzy Trębicki, Zbrodnia i nic nie ma, ale patrz, wydawnictwo literackie znowu. Patrz, cały czas logo im się nie zmieniło. No to jest wydawnictwo z długimi tradycjami. Tutaj małe, zielone ludziki i to wam muszę pokazać bliżej, bo okładka jest boska, Natalia. To tak jest z tych dzisiejszych horrorów. O paniach z Krainy Szczęścia. Wesoło w tropikach. Wesoło w tropikach. Sokół nad Akropolem. Spotkanie w przestworzach. Wstęp do historii współczesnej. No i kurczę, to jest kolejna książka popularna, bo też popularna, no naukowa. Złoty Żuk. Głuche rzeki. Przy szabasowych świecach. Patrzcie, Antoine de Saint-Exupéry. Nocny lot. Aha. Ale przyznam szczerze, że ostatnio nawet się zastanawiałem, czy nie kupić Małego Księcia z tą książeczką, z opowiadaniem. O. A co ci będzie tytułem? A nie. Ciudad Trujillo. Ciudad Trujillo. Pierwszy, tak. Drugi tom. Powrót posła w kolekcji Biblioteki Narodowej. To jest dość charakterystyczna okładka, zobacz, spójrz. Ten typ, to wydawanie. Kręks? Kręks. Czyli to chyba coś w stylu tych zielonych ludzików. To nie są horrory jakieś? Opowiadania Morcinka. Morcinka? Tak, i światowa proza morska. Patrzcie, światową prozę morską. Dni klęski. Pracownia fotoamatora, czyli znowu coś dla ciebie. Fotoamatorze. Tak. Daisy Miller. Huragan, figle, pamięć. Nie, po prostu te tytuły, które są tutaj, to w wielu przypadkach są hity. Pajęczyna po drugiej stronie księżyca, ale to trzeba dobrze przeczytać, bo to jest lustrzanym odbiciem zapisane. Mhm. W Pielgrzymce do Ziemi Ojczystej, album taki wspominkowy o Janie Pawle II. Harcerskie biegi. Harcerzem nigdy nie było. Święta u Kołów. Rozpoznanie, czyli oficerski pitawal. Sekret Enigmy. Był już Sekret Enigmy. Znowu Sekret Enigmy. Kojarzę. No niektóre tytuły, tak, one są na tyle dziwne, że idzie je zapamiętać. Koniec Atlantydy. Leningradzka zima i Bałtyk w ogniu. Lasy płoną o świcie.
w szpiegowskim tyglu. Jezu, malutkie te książeczki. Ja Jack London, to ten od białego okła, zew krwi tym razem. Potępienie Paganiniego. Kurczę, nie umiem odczytać. Miasto korupcji. A, światowy kryminał, słuchajcie. Biblioteka kryminału światowego. Miasto korupcji. Tutaj mam następne. Fatalna kobieta. Liliowa taksówka. O, znowu Jack London, Martin Eden. Słuchaj, czy tobie też ręce strasznie wyschły? Tak. O, nie mówiąc już, że brudne. Mamy brudne łapy. Sen o Troi. Relacje porucznika Sikory. Oj, tutaj mi się coś obala na mnie. O, Bolesław Kozlalka. A to patrz, czemu u nas taka gruba? A to nieszczęście jakaś pierwsza? Trzecia. Trzy korwety. I to chyba nie chodzi o samochód. Ojciec. Odrutowane miasteczko. Strefy i ślad. Port lotniczy. O, tutaj coś ciekawego widzę. Zaraz do tego wrócimy. Tutaj bitwa jutlandzka. No, okładka troszeczkę Fridtjof, co z ciebie wyrośnie? Tak jak Kulfon, co z ciebie wyrośnie. A tutaj ciekawe wydanie. Smok króla Augusta. Wydawnictwo Czytelnik. I tutaj w takiej samej konwencji Baszta Trzech Koron. Także takie dość ciekawe wydania. Ładne całkiem, nawet bym powiedział. No, tam się bardziej podoba na pewno. Tam no to niekoniecznie. Od Petersburga do Leningradu. 70 zł książka. Mazurek Dąbrowskiego. Cokolwiek, o czymkolwiek to jest. Kolekcja literatury radzieckiej. Simonow, ostatnie lato. A co ja znalazłam? Szaleństwo Panny Ewy. To na pewno znacie. Kornel Makuszyński, awantura o Łasie. Bardziej popularna też, nie? Proszę cię. Okruchy epopei. Poławiaczek gąbek. Ale wiesz, że to coś mi mówi? Poławiaczek gąbek? O, a to pan Zbigniew Śmietana, okruchy z Brudzkiego chlebaka. Pewien uśmiech. I tutaj Kipling. Kim? Także to jest Kipling. Kojarzysz na pewno nazwisko. Coś kojarzy mi się. Umarli rzucają cień. O! Filar nie tylko pod znakiem walki. I Iweta. Dziwna płatka. Co nam na tych oczach? Dobra, karton numer 3. Pusty, pusty, pusty. Czas na karton ostatni, finałowy. 75 kilo książek przebraliśmy. Czas na ostatnie 25. A ja dalej szukam tej perełki. Ja znalazłam coś dla siebie, znalazłam czekoladę. Czy ty mi znalazłeś czekoladę? Widzisz? Chwal mnie, chwal. Chwalę cię. Policzyliśmy wszystkie książki skrupulatnie jak głosy na wyborach. W trzecim kartonie było 100 książek, czyli mamy tendencję wzrostową, czyli na tę chwilę mamy... 264? 284. 80. 64, 264. Tak, 264 książki. Ostatni karton. Ostatni czwarty. Ostatnie 25 kilo. Tak. Na razie przyznam szczerze, że nie wiem, co mam myśleć. Od pupy strony. No trudno. Na razie nie wiem, co mam myśleć, aczkolwiek powiem wam, że zachwycają mnie niektóre z tych okładek i z tych tytułów, tak. I na pewno zrobimy sobie przegląd i jeszcze w jakimś tam podsumowaniu pokażemy to, co tam jest. A teraz dobra, bez ceregieli, tak. Bez dyndolenia otwieramy ten ostatni karton. Liczymy na skarby. Na razie nie znaleźliśmy. No przepraszam, czekolada się znalazła. Tak, dobra. Mój karton, ja pierwszy, głos serca. Młodość króla Henryka IV. Proza iberoamerykańska, aha. Wspomnienia pośmiertne Brasa Kuba. Wydawnictwo literackie. To coś ciekawego. Okruchy Azji. Santorin. Nagie ostrza. Chyba coś o krzyżakach jest. Diable sprawy. Znowu diable sprawy. Były już chyba diable sprawy. Tożsamość Borna. Jakiej okładce? Robert Ludlum. Którego to z ogóle roku? Nie mam pojęcia. Amber. 80. Ja myślałam, że to jest nowsza książka. Ja powiem tak. Zaskakuje mnie, bo przeczytałem ze wspomnień Samowara, a przeczytałem ze wspomnień Sławomira i zacząłem się już przerażać. Proszę, Krucjata Borna. Też jest. Pozwólcie nam krzyczeć i srebrne wesele. Tak. Transakcja Reichmana. A myślałam, że to będzie kolejny Born, bo potem sam autor. Szpiegowski Nocturne. Perły. Ale patrz, jaka piękna okładka. Wiesz, to chyba romans, nie? Albo tak. Coś takiego. Deserter. O, a patrz jaka okładka. Ja pierdzielę. No, faktycznie. Patrzcie, to jest taki. I hop, siup. No to. Ciekawe to. Ciebie jedną kocham.
Słyszałaś? Tak, ciebie jedną kocham. Nie skomentujesz nawet. Daniel Steele, wieści z Wietnamu. Książki wybrane, przegląd Reader's Digest. O mój Boże, Reader's Digest to chyba było największe przekleństwo każdego, kto kiedykolwiek popełnił ten błąd i się w to zapisał. Mój brat, nie będę wymieniał imienia, żeby nie było RODO, zapisał się na Reader's Digest i dostał tyle kluczyków, że gdyby on te wszystkie samochody odebrał, które miał stamtąd dostać, to byłby pamiętam dzisiaj... Pamiętam te kluczyki, mnie też przychodziły. Pani. Dalej, manuskrypt Chancellora. Dalej, tego autora patrz. Patrz, Frederick Forsyth, Akta Odessy. Tutaj w ogóle widzę, ten karton jest najbardziej konkretny i widzę tutaj sensacja i jakieś takie, wiesz, no tak kurczę. Na co dzień. Wołody Skiba, nadpoziomy. Tadeusz Żeleński, Boy. A co się kojarzy się Boy? Boy Żeleński, no tak, no lekturę szkolną miałaś Boya Żeleńskiego, no. Nic takiego nie miałam w lekturę, to mnie nie kojarzy. Kochanie, Robert Ludlum, Krucjata Berna. O, to daj tutaj. No to masz Berna. A ty, ale Krucjatę? Ja już miałam Krucjatę. O, kolejne książki wybrane, Reader's Digest i bez wyjaśnienia na kolekcja największych zagadek i tajemnic. To jest coś dla ciebie. No. To jest coś dla ciebie. Wrzos. Barbara Tryźnia. Tytuł książki. Aha, Tryźnianka. No to jest tytuł książki. Znajomi, nieznajomi. Cztery blondynki. Tutaj nie mogę przeczytać, więc muszę sobie posiłkować. No to ja w tym czasie wrzucę niezwyciężoną armadę. I jedynym wyjściem jest śmierć. To też chyba już mieliśmy. Jedynym wyjściem jest śmierć w tym zestawie. Możliwe. Ze mną choćby do piekła. Słony smak miłości. Konopnicka, opowiadania. Szołokow, los człowieka. Adam Mickiewicz, Grażyna. A czy o Janusza ktoś napisał? Brakujący element. Wiersze polskich poetów współczesnych. O dziwo, bardzo niewspółczesna już książka, bo z roku, proszę ja was, 1977, czyli bardzo niewspółcześni ci współcześni poeci. Bankier, Cytadela w Andach. Patrzcie! Polski James Bond, Zenon Kuchciak! Patrzcie na Zenona Kuchciaka. Polski James Bond. To najlepsza okładka. Coś się kończy, coś się zaczyna, nie mylić, to nie Andrzej Sapkowski. Czarne dziury, koniec wszechświata. I dla propozycji dla przyszłości, społeczeństwo konserwacyjne. I znowu Forsyth, diabelska alternatywa Forsytha. Umarli nie zdradzają, jakiś kryminał. I syndrom Segry, Tajemnice snu i proces Kawki. Bardzo dziwna, ale ciekawa książka. Kronika Akaszy, powtórka z apokalipsy. Wreszcie historyczna kręgka. Obsesja, Michał Jagiełło. Myślenie o przeszłości. William Boyd, jak lody w słońcu. Cyrograf. Biały pejzaż. O! Poczet potworów letnich. Salwy nad zatoką. Ja nie wiedziałam, co to jest książka. Co to masz? Wiedziałeś, że to była książka? E.T.? O Boże, E.T.! Wiedzieliście, że E.T. to była książka? Książka ta powstała... Przepraszam cię bardzo. Książka ta powstała w oparciu o głośny film Stevena Spielberga pod tym samym tytułem. No czyli to jest... Czarowana. Myślałam, że to... Książka na podstawie filmu. Przecież nie lubisz E.T.'ego. Ale to nie znaczy, żebym czytała, bo jestem w szoku. Skorpion, rewolucje i postęp. Kasyno. Człowiek od z dwóch czasów. Parszywe układy. Kolejna ciekawa okładka. Pokaż. Parszywe układy. Fenomen kosmosu. Dojrzałość dostępna dla wszystkich. Przechodzień z Efezu. Takie cieniuśki. Pachnąca medycyna. O kurczę, to widzę tą okładkę. Z nieba i z ognia, z nieba i mgły. Patrz, taką okładkę. Co na tym jest? Nie wiem. Barry. Zegar słoneczny i Aleksander ziemny. Ojej. CIS kontra CIA chyba, tak to powinno czytać, nie wiem. Miasteczko na południu i mamy wyczekiwany Harlekin. Powraca wszystko albo nic. Spotkanie z Afryką. Strony Arkadii czy Apokalipsy? No to ciekawe. O starówce, Pradze i ciepokach. To jest ciekawe. Mitologia starożytnej Italii. Orkan na Jamajce. Autopsja, czyli dziennik kryzysu. Wspólny pokój. Pokój wspólny Gryffindoru. O, ale kobieta z mieczem w czaszce. O. Kurczę, fantastyka polska. Adam Holanek, skasować drugie ja. O, karta biblioteczna. Karta biblioteczna.
Potem będziemy szukali w tych książkach pieniędzy. Dobra, dobra. Zofia Kossak. Puszkarz Orbano nasza... Aha, co to jest? Co? Puszkarz... Otwórz! Urlop Don Quixota. Cień dłuższego ramienia. Nie pytając cię, a imię walczą z tym cieniem mgły. W małym dworku. Modesty Blaze? A co to jest tutaj? Modest... Co to jest? Trzy nazwiska na okładce. Modesty Blaze, Peter O'Donnell, Modesty Blaze i Philip Wilson. Czyli dwa razy pojawia się Modesty Blaze, więc wiemy. Oko cyklonu i tutaj coś, co muszą otworzyć, żeby dowiedzieć Modesty się, co to Blaze jest. To jest tytuł książki. Dobra. Chłopiec z Georgii. Erskine Caldwell. Znowu Caldwell? Znowu Caldwell. Moda w rytmie epoki. Tadeusz Howie. Osoba. Nieostygła ziemia. Wenus z patelnią. Zobacz, okładka. Kurs na zderzenie. Jutro przed północą. Pan fajne wąsy ma. Opowieść o prawdziwym człowieku. Ziemia Elżbiety. I ostatnia książka dla czytaczowej. Raport z rezerwatu. A nawet kilka ostatnich książek. Czytacza zagarnęła. Tadeusz Kościuszko. Po kocich łubach. I podróże profesora Sanku. I to jest wszystko. Wszystko, co znalazło się w czterech kartonach. Zrobimy małe podsumowanie i za chwilę do Was wracamy. Nasiedzieliśmy się jak gubki, ale zliczyliśmy, podzieliliśmy na dekady i możemy podsumować cały ten unboxing 100 kilo książek, na które składa się ile tytułów? 367. Tak, czyli jeden z hakiem na dzień w roku. Czasami jak będziesz miała lepszy humor, lepszy nastrój, to możesz sobie klapnąć dwie książki. Tak, to są takie malutkie, to są takich malutkich. Tak możesz zrobić przez dwa dni w całym roku. W każdym razie tak, najwięcej książek jest z lat 80. To jest aż 38% i potem miejsce drugie to są lata 70. 26%. Zastanawialiśmy się, ile będzie książek wydanych po roku 2000. Ja obstawiałam 10%. Ja obstawiałem co najwyżej 5%. Ja już wiem, że 10% patrząc na to, to nie, daleko do tych 10%. 3%. 3%? Tak, 11 książek na te 367 to są wydane po latach 2000. A co się tyczy reszty? No kurczę, wiecie co, są tutaj ciekawostki, jak choćby książki z autografami. Andrzej Perepeczko tutaj pani Grażynie wszystkiego najlepszego, tak? Czyli jest tutaj jakiś autografik. Wyciągaliśmy wszystko, co znaleźliśmy w książkach. Trochę tak by się znalazło. Tak, tak. To były między innymi zakładki. Karty biblioteczne, niepowyciągane. Jedna znalazła zdjęcie jakieś stare, niepodpisane, więc nie wiem kto. Jedna się znalazły kartki z kalendarza z roku 82, z przepisami jakimiś. To u mnie też, na jakieś, ogół. Jakieś nieistotne notatki. Moment, ja teraz skończę to moje. To jest hit. Tak, mój hicior. W jednej książce były nawet trzy pocztówki z Gdańska i z Warszawy. I uwaga, mój hicior, karteczka, informacja od pani Renki do pani Renki. Pani Irenko, mam już zęby. Irena. To jest hit, ale postaram się przebić ten hit. Mam oczywiście tutaj mnóstwo kart bibliotecznych. U mnie było bardzo dużo kart bibliotecznych. Zakładeczka też jest. Kącik kulinarny mamy tutaj na sernik luksusowy Leszka przepis, tak? Sernik luksusowy Leszka. Gdyby ktoś z Was miał ochotę, to proszę udostępniam 100% sernika luksusowego Leszka. Luksusowego Leszka czy sernik luksusowy? Ja nie wiem, czy Leszek był luksusowy, czy jego sernik jest luksusowy. Zapytajmy tych, którzy znają Leszka. W każdym razie mamy tutaj też pocztówkę z 86 roku, z 10 czerwca, czyli niewiele po wybuchu w Czarnobylu. Moje były z 69 w ogóle. Ale to nie będę czytał prywatny ten. Natomiast tu jest hit, to jest absolutny chyba hit tego wszystkiego. Teraz wszystkie... obok zębów. No chyba zęby jednak przebijają wszystko. W tak? każdym razie tutaj mamy wiersz, który znalazłem w Chłopach, w tomie trzecim. Drogi kolego, brak mi serca twego. Przestałeś mnie kochać, lecz nie wiem dlaczego. Czy cię nie kochałam? Czy cię zdradzałam?
przysięgam na pieprz suchy i na zdechłe karaluchy, że byłeś piękny jak kwiat róży, tylko miałeś łeb za duży, ale i tak cię kochałam zrozpaczona. Ciekawe, czy ona to sama pisała, czy to jakiś wierszyk, nie wiem, z jakiegoś tomiku poezji, czy co? Generalnie, no, nie ukrywajmy, nie zyskamy nic na tych książkach, nie sprzedamy, bo tutaj raczej nie ma niczego, co miałoby jakąkolwiek wartość poza sentymentalną, aczkolwiek może te z autografami, może, aczkolwiek to są też nazwiska totalnie nieznane, więc nie sądzę, żeby jakąkolwiek wartość to miało, ale ilość zabawy, jaką przy tym mieliśmy. Zwłaszcza przeszukiwaniu i znajdowaniu tych perełek. Tak, to było po prostu coś, dlaczego warto było to zrobić. Kochanie, zróbmy tonę! Nie. Zróbmy tonę, 40 kartonów. Nie sądzę, żebyśmy znaleźli perełkę o zębach już taką. Może znajdziemy jakąś inną? Ha! Tego nie wiadomo. Co mogłoby przebić, kochanie, mam już zęby. Dobrze, kochani, nie będziemy tego przedłużali. Widzicie, jak to wszystko wygląda. Można kupić za grosze na Allegro. Można też sprawdzić u siebie, co też się w tej tajemniczej paczce, taki prawdziwy książkowy Mr. Box, co się w tym trafi. Dajcie znać, co myślicie o tym unboxingu, czy te 100 kilo książek was zaskoczyło. Tutaj mieliśmy kilka perełek, kilka świetnych tytułów, kilka świetnych okładek. No my jesteśmy bardzo zadowoleni, dajcie nam znać, czy wy jesteście zadowoleni. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie kanał i trzymajcie się cieplutko. Cześć! Cześć.